Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj opowiem o jednym z powodów, dla którego nie mamy tego, czego pragniemy. Tego, o czym marzymy i czego chcemy. Więc teraz pytanie, czego tak naprawdę teraz chcesz? Nie czego potrzebujesz, nie co powinno być, tylko czego pragniesz? I te pragnienia są w różnych sferach naszego życia, bo to mogą być pragnienia dotyczące finansów, zdrowia czy relacji. Możesz wybrać jeden z tych obszarów i odpowiedzieć na pytanie tak konkretnie, czyli na przykład szczęśliwej relacji. Zrobimy to na Twoim przykładzie, czyli kolejno przeprowadzę Cię przez to, co blokuje Cię przed osiągnięciem Twojego marzenia czy pragnienia. Po pierwsze, jak się czujesz z tym, że tego nie masz? Jakie tutaj są emocje? Jeżeli potrzebujesz zatrzymać ten podcast, to zatrzymaj i wypisz na kartce, co tam się w Tobie dzieje. Jak się czujesz? I teraz, jeżeli już masz wypisane te wszystkie emocje, to przypuszczam, że to są emocje trudne, czyli na przykład złość, bezsilność, smutek. Do tego przywiązane są na pewno jakieś myśli. Te myśli mogą być przekonaniami. I tutaj teraz też zastanów się, jakie tam mogą być myśli. Może wypisując emocje albo zastanawiając się nad swoimi emocjami, od razu przyszły myśli. Jak to odróżnić od siebie? Emocje. No to jest na przykład złość, bezsilność, lęk, to co czujemy w ciele. A myśli to jest wszystko to, co myślimy na temat tych emocji. Czyli na przykład czuję się odrzucona. Nie ma takiej emocji jak odrzucenie. Ogólnie, skrótowo mówi się poczucie odrzucenia. Nawet ja wykorzystuję ten zwrot. Jednak tak naprawdę warto sobie zdawać sprawę, że to nie jest poczucie, tylko to jest jakaś myśl, jakieś przekonanie. Ja czuję się odrzucona, a tak naprawdę wydaje mi się, że ktoś mnie odrzucił. Albo doświadczam tego odrzucenia, czyli ktoś realnie to zrobił, czyli na przykład ze mną zerwał, albo wyrzucił mnie z pracy. No i tutaj też trochę bym debatowała nad tym słowem realnie, bo to, że na przykład ktoś z nami zerwał czy nas wyrzucił z pracy, nie musi oznaczać, że nas odrzucił. Jednak tu jest nieistotne, co myśli i co robi druga osoba w tym przypadku, chociaż my też często to analizujemy, ale najważniejsze jest to, jak właśnie się z tym czujemy, jakie mamy myśli na ten temat. Czyli wydaje nam się, mamy wrażenie, że ktoś nas odrzucił, a jeszcze często sobie tutaj dopowiadamy, że zrobił to z premedytacją i specjalnie. I tam może być jeszcze mnóstwo podoczepianych zdań, w które uwierzyliśmy, czyli na przykład ktoś mnie nie chce, ktoś uważa, że nie zasługuje na niego, ktoś uważa, że jestem niewystarczająco dobry, ktoś mnie nie akceptuje. Albo, jeżeli na przykład była zdrada, no to ktoś znalazł sobie kogoś lepszego ode mnie. To są oczywiście te wszystkie zdania, w które my uwierzyliśmy. I na bazie tych zdań pojawiły się w nas różnego rodzaju emocje. Tak naprawdę nie potrzebujecie na ten moment tego oddzielać, jeżeli robicie ze mną to ćwiczenie. Wystarczy, że wypiszecie wszystko na kartce albo sobie to po prostu uświadomicie i te myśli mogą się przeplatać z tymi emocjami i to jest jak najbardziej ok. Jeśli już to macie, może być tego dużo, to teraz jeden z najważniejszych punktów. To wszystko, co wypisaliście albo co przed chwilą doszło do Was, jak się czujecie z tym, że nie macie tego, czego pragniecie, to jest to wszystko, co zostało w Was odrzucone. Odrzucone kiedyś przez Waszych rodziców i odrzucone teraz przez Was samych. Czyli jak popatrzycie sobie na tą kartkę, to zobaczycie,
że tych wszystkich rzeczy wy wcale nie chcecie. I tu jest właśnie takie słowo klucz. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę czuć się odrzucony. Ja nie chcę czuć złości. Ja nie chcę czuć bezsilności. Ja nie chcę się bać. I tak dalej. Dlaczego więc tak się czujemy, skoro my tak bardzo tego doświadczenia nie chcemy? Dlatego, że właśnie to jest szansa, aby przyjąć to, co zostało w nas dawno temu odrzucone. A kiedy zgodzimy się i przyjmiemy te trudne sytuacje, te trudne emocje, wtedy one przestaną być dla nas trudne. Jeśli więc jest coś, czego pragniesz i nie dostajesz tego i masz z tym oczywiście jakieś trudne emocje, że tego nie ma, może to jest jakaś pustka, jakaś samotność, cokolwiek to jest, to wygląda to tak, jakby wszechświat do ciebie mówił: patrz na to, spójrz, patrz na to poczucie odrzucenia, patrz na ten ból, patrz na tą złość, na ten lęk, spójrz na to, nie odwracaj od tego głowy, przyglądaj się temu dokładnie i przeżywaj do końca. Bo może wydaje ci się, że jak się od czegoś odwrócisz, jak zatkasz na coś uszy, to to w jakiś magiczny sposób zniknie. Jednak to właśnie w ten sposób nie działa. Dopiero jak przyjrzysz się temu dokładnie, przestaniesz się tego bać, to wtedy to się właśnie rozpuści. Rozpuści to nie znaczy, że zniknie, tylko rozpuści to znaczy, że przestanie ci doskwierać, że przestanie być tym bólem. To jest właśnie taki paradoks. Kiedy przyjmujemy lęk, to przestajemy się bać. Chociaż ten lęk wciąż w nas jest i wciąż jeszcze do czegoś może nam się przydać. I bardzo często jest tak, że te właśnie zapomniane, niechciane i odrzucone emocje dzielą nas od spełnionego marzenia czy od tego, czego chcemy. To tak jakby ta jedna trauma, która nie została przeżyta, była blokadą, aby być w szczęśliwym związku. Czasem jest to jedna trauma, ale bardzo często jest ich kilka. Bo jeśli na przykład pragniesz być w relacji i masz z tym związane właśnie poczucie, że jestem nie dość dobra, czy poczucie odrzucenia, czy poczucie porzucenia, czy jakąś zazdrość, że inni mają, a ty nie, no to trochę tego jest, prawda? Trudno zrobić to wszystko naraz, jednak warto, ponieważ nawet jeśli to marzenie spełni się, to i tak te emocje, które są niezobaczone, one wrócą. I te przekonania, które są dla nas bolesne, znowu wybrzmią. Będą pojawiać się, dopóki ich nie zobaczymy, czyli dopóki ich nie przeżyjemy, czyli dopóki ich nie przyjmiemy w całości. Oczywiście jest to tylko jedna, tak jak powiedziałam na początku, metoda na zdobycie tego, czego pragniemy. A jeśli to jest pomocne dla Was na ten moment, to sprawdźcie, czy przyjęcie jakiejś emocji nie przybliży Was chociaż o krok do tego, czego pragniecie. Pozdrawiam.